W dzisiejszym odcinku UFC wróci do Polski, Bryczek wycofał się z wymarzonej walki, McGregor sparuje z zawodnikiem UFC, kibice Widzewa ostro do Jurasa. Największa organizacja MMA na świecie, UFC, odwiedziła Polskę dwukrotnie w przeszłości. Czy nadchodzi trzecia gala nad Wisłą? Od ostatniego wydarzenia minęło już 6 lat, jednak teraz pojawiają się nowe nadzieje. Podczas konferencji prasowej po evencie w Paryżu, przedstawiciel UFC David Shaw ogłosił, że Polska jest priorytetową lokalizacją dla kolejnych wydarzeń UFC w Europie. Po wielu spekulacjach i oczekiwaniach może więc wkrótce dojść do trzeciej gali UFC w Polsce. Francja jest na szczycie listy dla nas, jako miejsce, gdzie chcemy wracać każdego roku. Jeśli nie Paryż, to jest jeszcze kilka innych destynacji, jak choćby Marsylia. Nie ma jeszcze żadnej konkretnej decyzji, ale dużo o tym rozmawialiśmy, zwłaszcza w tym tygodniu. Na pytanie, czy obiecujący zawodnicy UFC, jak Ilia Topuria, mogą poszerzać zasięg organizacji poza Francję i Wielką Brytanię, odpowiedziano, że to kwestia spekulacji i oceny, czy taki krok byłby opłacalny. Rozmawialiśmy ostatnio o Dublinie, dawno nie byliśmy w Glasgow, myślimy też o Manchesterze. Trudno mi składać konkretne deklaracje, ale Polska jest również na naszej liście. Mamy znakomitą relację z Polsatem, byliśmy ostatnio w Gdańsku i pamiętam, jak było intensywnie. Tak więc rzeczywiście, Polska jest wysoko na naszej liście, ale póki co nie mogę nic obiecać. Robert Bryczek niedawno dołączył do UFC i miał początkowo stawić czoła Jakobowi Malkunowi na gali w Las Vegas 23 września jako zastępstwo za Aliszkaba Kizirjewa. Niestety, Bryczek wycofał się z walki, co potwierdził sam Jakob Malkun na swoim koncie na Instagramie. Nowy artysta nokautu też się wycofał. Wygląda na to, że będzie nowy rywal na ten sam termin. Niezależnie od tego, będę gotowy. Przyczyna wycofania się Roberta Bryczka z walki pozostaje nieznana. Możliwe, że doszło do kontuzji lub też podjął decyzję o wycofaniu się ze względów treningowych. Jeśli podoba Ci się nasz content, będziemy bardzo wdzięczni za każde polubienie filmu oraz zapraszamy do subskrypcji kanału MMA Info. Na głównej karcie gali UFC w Paryżu doszło do starcia między Volkanem Özdemirem a Bogdanem Guskowem. Były pretendent do tytułu mistrza wagi półciężkiej UFC dominował w całej walce. Volkan szybko przejął kontrolę nad oktagonem i zadawał potężne ciosy Bogdanowi, który był mocno wstrząśnięty. Po 3 minutach walki Guskow upadł na matę, gdzie otrzymał kilka kolejnych ciosów. Volkan nie zatrzymał się i skorzystał z okazji na duszenie, co zmusiło sędziego do przerwania walki. Manon Fiorot zepsuła debiut Rose Namajunas w wyższej kategorii wagowej, zwyciężając na punkty na swoim terenie. Walka rozpoczęła się z próbami ciosów prostych z obu stron, ale niewiele trafiało w cel. Rose zadała mocny sierpowy, a Fiorot próbowała odpowiedzieć prawym i przechwycić nogę rywalki. Obie zawodniczki wymieniały mocne ciosy, ale większość trafiała w gardę. W trakcie walki Fiorot próbowała wysokich kopnięć, a Rose była ruchliwa, unikając w większości ciosów rywalki. Momentami dochodziło do chwilowego klinczu z przewagą Fiorot. Rose próbowała sprowadzeń, ale Francuska skutecznie się broniła. Walka trwała 3 rundy, z większą aktywnością Fiorot w ostatniej rundzie. Ostatecznie, choć Fiorot doznała rozcięcia na skroni, zwyciężyła na punkty, prawdopodobnie mając przewagę w 2 pierwszych rundach. Po walce Brian Butler, menadżer Rose, ujawnił, że zawodniczka złamała palec u ręki już w pierwszej rundzie. Zdjęcie kontuzjowanej dłoni Rose zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Cyril Gane zaprezentował idealny występ na swojej rodzimej ziemi, nokautując Sergeja Spiwaka. Gane utrzymywał dystans, używając pojedynczych ciosów i kopnięć. Sergej miał trudności z odnalezieniem się w walce i nie potrafił znaleźć skutecznej strategii. Gane zadawał wiele ciosów na korpus i głowę Spiwaka, kontrolując tempo walki. Mimo desperackich prób Sergeja, Francuz skutecznie unikał ciosów i kontrował. Gane zadawał coraz więcej ciosów, a Sergej był coraz bliżej kapitulacji. Ostatecznie po serii potężnych uderzeń i kolania od Gane'a, Sergej nie był w stanie kontynuować walki, a sędzia przerwał pojedynek. To był znakomity występ Cyrila Gane'a. Po swoim zwycięskim występie na gali w Paryżu, Cyril Gane podzielił się swoimi planami sportowymi. Wyraził chęć obserwowania, jak rozwija się sytuacja w wadze ciężkiej po walce mistrzowskiej. Jednocześnie był zadowolony z tego, że pokazał, że nadal jest częścią rywalizacji o mistrzowski pas. Czekamy teraz na walkę mistrzowską dwóch najlepszych zawodników w historii. Może obaj zawodnicy przejdą na emeryturę po niej, więc dla mnie to dobry sposób na powrót. To była moja misja, aby zabłysnąć dzisiaj i udowodnić, że dalej tutaj jestem. Chcę ponownie zawalczyć o pas. Na ten moment zobaczymy, jak się wszystko dalej potoczy. UFC ogłosiło przyznanie bonusów za ostatnią galę UFC on ESPN 84, nagradzając 4 zawodników dodatkowymi 50 000 dolarów. Wyróżnieni zostali Cyril Gane za występ wieczoru, Morgan Charrier za występ wieczoru, Benoit Saint-Denis i Thiago Moises za walkę wieczoru. Mimo że Thomas Pinal miał nadzieję na walkę z Cyrilem Gane'em, nie zamierza czekać ani naciskać na Francuza. Jeśli Gane nie zdecyduje się na pojedynek, Aspinall chętnie stawi czoła Sergejowi Pawlowiczowi. Aspinall podkreślił, że nie martwi go taka sytuacja i wyraził gotowość do walki z Pawlowiczem. Nie będę nikogo zmuszał. Jeśli on nie chce tej walki, to nie mam zamiaru naciskać. Zobaczymy. Wiem, że jestem dla niego trudnym rywalem. Stylistycznie on mi bardziej pasuje. Ale jeśli on nie chce, to okej.
Pozostaje zatem już tylko duży Rosjanin, z którym nikt nie chce się bić. Będę szczęśliwy, mogąc zmierzyć się z Sergiejem Pawlowiczem. Miałem już z nim się bić, ale do starcia nie doszło. Zróbmy to. Będę szczęśliwy, mogąc zawalczyć z każdym, kto przybliży mnie do starcia o pas. Po walce Gain odpowiedział na wyzwanie, które zostało mu rzucone przez innego czołowego zawodnika wagi ciężkiej, Toma Aspinala. Tom Aspinall wyzwał go na walkę, co uważa za normalne w tej sytuacji, gdy obaj zawodnicy chcą rywalizować z zawodnikami z wyższą pozycją w rankingu. Przyznaje, że popełnił błąd, który jest teraz krytykowany, ale jest zadowolony z tego, jak sobie poradził pod presją. Wyraził swoje pragnienie walki o mistrzowski pas w nowej erze wagi ciężkiej UFC, z nadzieją na wielką walkę, która może zakończyć karierę dwóch wielkich zawodników. Aspinall chce dalej błyszczeć w oktagonie i kontynuować rywalizację o mistrzowski pas. Benoit Saint-Denis, zawodnik kategorii lekkiej UFC, ma ambitne cele po swoim zwycięstwie na gali w Paryżu. Chce zmierzyć się z przegranym walki Mateusza Gamrota w walce z Rafaelem Fiziewem, a następnie celuje w pojedynek z Justinem Gaethje o pas BMF. 27-letni zawodnik podzielił się tym planem podczas rozmowy w oktagonie z Michaelem Bispingiem. Dajcie mi przegranego starcia Fiziewa z Gamrotem, następnie zawalczę z Gaethjem o pas BMF. Conor McGregor, były podwójny mistrz UFC, podzielił się nagraniem ze sparingu ze swoim rodakiem, Ianem Garym, na mediach społecznościowych. McGregor przygotowuje się do swojej następnej walki z Michaelem Chandlerem w kategorii lekkiej, choć dokładna data pojedynku nie została jeszcze ustalona. Mimo braku pewności co do terminu, McGregor nadal pozostaje aktywny w treningach, a nagrania pokazuje jego wspólne przygotowania z Ianem Garym, który występuje w kategorii półśredniej UFC. Mistrz wagi piórkowej UFC Aleksander Volkanovski wypowiedział się na temat zbliżającej się walki swojego przyjaciela, mistrza wagi średniej UFC Izraela Adesani z Seanem Stricklandem, która odbędzie się na gali UFC 293 we wrześniu w Australii. Volkanovski dokonał analizy zestawienia obu zawodników na swoim kanale na YouTube. Oczywiście Sean będzie gadał i próbował zejść za skórę Izraelowi. Sprawi, że ta walka będzie zabawna. Czuję, że Izzy naprawdę go rozpierdoli. Szczególnie po tym, co będzie gadał Strickland. Myślę, że zapłaci za swoje słowa w oktagonie. Stylistycznie uważam, że po prostu Adesania go skrzywdzi. Wiem, że było wiele przeszkód w doprowadzeniu do walki z Rickusem Duplessis. Nie był w stanie się bić, więc zastąpił go Sean Strickland. Nie mogę doczekać się tego starcia. To fajnie, że ja albo Izzy bronimy pasy mistrzowskie w Australii. Jestem szczęśliwy, że to zrobi. To wielka walka dla Adesani. Sean Strickland stanie przed wyzwaniem w walce z mistrzem wagi średniej UFC, Izraelem Adesanią. Jego trener, Eric Nixik, pracuje nad strategią, która ma ograniczyć ilość wymian kickbokserskich, w których Adesania jest wyjątkowo skuteczny. Przed zbliżającym się pojedynkiem, Nixik podzielił się swoimi przemyśleniami w rozmowie z Fanatic Views. Sean musi wchodzić w clinch, musi korzystać z zapasów, musi robić rzeczy, które będą go oddalać od starcia czysto kickbokserskiego, bo w tym Izzy jest najlepszy. Izzy to cholerny snajper, potrafi zbliżyć się i zaatakować, ale trudno jest zbliżyć się do niego. Musieliśmy więc wprowadzić wiele zmian i usprawnień, ale Sean był na to gotów. W tym procesie zmian było wiele prób i błędów, ale on ufa w nasz plan. Popularny koreański zombie Chan Sung-jung ogłosił zakończenie swojej kariery sportowej po ostatniej walce. Koreańczyk przyznał, że mógłby kontynuować rywalizację, ale stracił odporność na ciosy, co było głównym powodem jego decyzji. W materiałach opublikowanych na swoim kanale na YouTube, Jung otwarcie wyjaśnił, co skłoniło go do zakończenia kariery. W chwili, w której Max pomagał mi wstać, ostatecznie uświadomiłem sobie, że czas odejść. Nie dostrzegam, żebym nie nadążał za technicznym rozwojem MMA. Jestem też zdania, że moje możliwości fizyczne są lepsze niż kiedykolwiek. Gdy jednak patrzę na ostatnią walkę, widzę, że ciosy, które przyjąłem, nie powinny posłać mnie na deski. Nie powinny mnie zachwiać. Przy pierwszym się zachwiałem, przy drugim upadłem, a trzecim zostałem idealnie trafiony. Miałem więc w głowie myśl, że moja twarda szczęka nie jest już taka twarda. Nie mam już takiej samej wytrzymałości, a nawet będąc zawodnikiem z najlepszą techniką na świecie, nie mam możliwości, aby nie zostać trafionym w walce. Dlatego też zdecydowałem, że to jest mój czas, aby kończyć. Iwan Witasowicz obronił tytuł mistrza organizacji FNC, pokonując Michała Andryszaka przez techniczny knockout w trzeciej rundzie na gali FNC 12, która odbyła się 2 września w Puli. Andryszak początkowo dominował pojedynek, przeważając w parterze i próbując różnych technik poddawania. Jednak Witasowicz dobrze się bronił. Druga runda również była kontrolowana przez Andryszaka, który utrzymywał przewagę w parterze. Trzecia runda przyniosła jednak zmianę, gdy Witasowicz zaczął trafiać Andryszaka w stójce. W połowie rundy zadał wiele mocnych łokci, co zdecydowanie osłabiło Andryszaka. Polak przechodził do defensywy, a Witasowicz kontynuował ataki, co zmusiło sędziego do przerwania walki.
Podczas gali KSW 86 odbędzie się starcie w kategorii półciężkiej pomiędzy Damianem Piwowarczykiem a Łukaszem Sudolskim. Damian Piwowarczyk zajmuje 7 miejsce w rankingu. Ostatnio walczył na gali KSW 80, gdzie znokautował Bartłomieja Gładkowicza. Po tej walce doznał kontuzji śródręcza, ale teraz wraca do rywalizacji. Ma na swoim koncie 8 zawodowych pojedynków, z których 3 wygrał w KSW. Jest uważany za odkrycie roku w polskim MMA w 2021 roku. Łukasz Sudolski zadebiutował w MMA w 2013 roku, ale regularnie rozpoczął rywalizację dopiero od 2018 roku. Do KSW dołączył w 2023 roku i zanotował przegraną w swoim debiucie. Przed KSW zdobył pas mistrza organizacji Babylon MMA i ma imponujący rekord 10 zwycięstw w 12 walkach. Walka pomiędzy Piwowarczykiem a Sudolskim zapowiada się na zacięty pojedynek, który może skończyć się przed czasem. Ostateczny wynik będzie zależał od umiejętności obu zawodników. Łukasz Jurkowski, weteran KSW, zareagował po meczu Legii Warszawa z Widzewem Łódź, gdzie kibice Widzewa wykorzystali okazję, by skonfrontować go z transparentem. Wcześniej Jurkowski opublikował żartobliwe nagranie, które miało na celu wyśmianie przyjaciela. Po meczu przyznał, że popełnił błąd, zapominając o swojej przynależności do Legii i wyraził skruchę. Dobra szpileczka, nie powiem. Mój błąd, że do social mediów żartu z ziomka nie zmieniłem koszulki. Czekali miesiąc, Widzew tak naprawdę się we mnie podkochuje. Ale on nie wie jak zagadać. By the way, czuję się doceniony. To była jak najlepiej wykonana oprawa w tym meczu. Na kanale Jakuba Wikłacza pojawił się film przedstawiający tydzień przygotowań do KSW 86, w którym Jakub obszernie ukazuje, jak przygotowuje się do walki z Sebastianem Przybyszem. W materiale Wikłacz demonstruje swoje umiejętności w parterze. Link do odcinka Jakuba Wikłacza znajduje się w opisie. A my pokażemy wam fragment tego filmu. Chwytu, ręka, głowa, chwyt, końcówki palców. I tu był wciągany cały czas chwyt. Albert cały czas starał się chwytać nogi. I w pewnym momencie wpadł Ipe sobie pod nóżką. Położył się na bok, zarzucił drugą nogę. Dociągnął ręce, nogi wypychał. Z tym chwytem, delikatnie pod brodą. To było chyba pierwsze poddanie peruwiańskim krawatem na jakiejkolwiek gali KSW. Marcin Łazarz, nowym mistrzem FEN. Oto komplet wyników walk w gali FN 50. W weekend w arenie Gliwice miała miejsce 50. jubiluszowa gala organizowana pod szyldem Federacji Fight Exclusive Night. W sobotni wieczór fani zgromadzeni na hali zobaczyli 10 pojedynków, w tym walkę wieczoru, gdzie na szali znalazł się pas mistrzowski kategorii półciężkiej organizacji FEN. Marcin Łazarz pokonał Edra de Souza przez knockout w pierwszej rundzie i tym samym został nowym mistrzem organizacji Fight Exclusive Night w kategorii półciężkiej. Mansur Abduzakow pokonał Piotra Poniedziałek przez poddanie w drugiej rundzie. Łukasz Stanek pokonał Marcina Filipczaka jednogłośnie na punkty. Marcin Sianos pokonał Pawła Biernata jednogłośnie na punkty. Mateusz Rajewski pokonał Wojciecha Kawę jednogłośnie na punkty. Adam Bryż pokonał Aleksandra Mojze jednogłośnie na punkty. Grzegorz Stabach pokonał Michała Musiała przez poddanie w pierwszej rundzie. Alan Kalski pokonał Adama Lazara przez knockout w drugiej rundzie. Pojedynek odbył się w K1. Łukasz Kłos pokonał Olafa Kosińskiego większością decyzją sędziów. Daniel Fedenko pokonał Dawida Szulceka przez poddanie w pierwszej rundzie. Sebastian Przybysz, były mistrz wagi kogucie, powraca do KSW 86, gdzie stoczy swoją 16. zawodową walkę i 12. w organizacji KSW. Przybysz to 30-latek, zafascynowany sportem od najmłodszych lat. Zaczynał od koszykówki, by w końcu trafić na siłownię i zainteresować się sportami walki, takimi jak boks, taekwondo, kickboxing, jiu-jitsu i MMA. Jego pierwszymi krokami w sportach walki były treningi boksu, w piwnicy oraz próby w taekwondo. Następnie przeszedł na kickboxing, ale poczuł, że to nie to, co go naprawdę pociąga. Dopiero treningi jiu-jitsu i MMA otworzyły przed nim właściwą drogę. W amatorskich zawodach odniósł ponad 20 zwycięstw, zdobywając Mistrzostwo Polski i Puchar Polski. W 2016 roku Sebastian Przybysz zadebiutował w zawodowym MMA i od tego czasu kontynuuje swoją udaną karierę. W 2021 roku zdobył mistrzowski tytuł wagi kogucie KSW, jednak stracił go 2 lata później na rzecz Jakuba Wikłacza. Na nadchodzącej gali KSW 86 Sebastian Przybysz zmierzy się o pas mistrzowski z Jakubem Wikłaczem, mając szansę na rewanż i odzyskanie tytułu. To już 4. walka między tymi zawodnikami w zawodowym MMA, z przewagą 2-krotnego zwycięstwa Jakuba Wikłacza i 1 zwycięstwem Sebastiana Przybysza. Wielki finał ich rywalizacji odbędzie się 16 września w hali Orbita we Wrocławiu. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.